wysłałem właśnie list do ambasady w Kajtonie. W dużym Kajtonie zrobiłem to po swojemu, a było wyraźnie napisane, że trzeba wysłać list na ten, na taki i taki adres. Oczywiście nie było napisane, że trzeba to zrobić, wysłać to w Kajtonie, a że była to, co prawda, taka praca, powiedziałbym, wymagająca kreatywności, więc stwierdziłem, że wykorzystam tą swoją kreatywność w ten sposób właśnie. Pokażę się z tej strony, żebym został zauważony tam. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję, że tutaj jesteś. Dziś zapraszam Cię do wysłuchania wartościowej rozmowy z moim gościem w ramach cyklu Superbohater. W audycjach z cyklu Supermoce omawiam szczegółowo zagadnienia związane z odkrywaniem mocnych stron. Będę mówić w cyklu Supermoce również o stylach zachowania, stylach myślenia, o wartościach, o naszych wewnętrznych motywatorach, czy też o odporności psychicznej. Natomiast w cyklu Superbohater chcę Ci pokazać, w jaki sposób nasze supermoce przejawiają się w działaniu. Głęboko wierzę w to, że każdy z nas jest superbohaterem ze swoim zestawem unikalnych supermocy. Każdy z nas jest superbohaterem lub superbohaterką, niezależnie od tego, jakie zajmuje stanowisko, ile zarabia, jakiej jest płci, w jakim jest wieku itd. Tylko czasami być może jeszcze nie nazwaliśmy naszych supermocy i nie potrafimy ich prawidłowo używać. Dlatego właśnie moją misją jest przybliżanie tego tematu, aby każdy z nas działał świadomie i efektywnie, a przede wszystkim w zgodzie ze sobą. W tej audycji rozmawiam z superbohaterem Markiem Wichrem, szefem działu planowania produkcji w firmie z branży budowlanej, wytwarzającej materiały izolacyjne z materiałów naturalnych. Marek jest absolwentem Dublin Institute of Technology i właśnie w Dublinie po raz pierwszy się spotkaliśmy. A jak to się stało? O tym więcej posłuchasz w rozmowie. Powiem tylko tyle, że o mało nie zostałam jego szefową. Z Markiem rozmawialiśmy m.in. o wytrwałości w szukaniu rozwiązania w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, o determinacji w szukaniu ściany, na którą warto się wspinać, i o wyciąganiu wniosków z porażek. Mówiliśmy dużo o zmianie ścieżki kariery, od pracy fizycznej do stanowiska menedżerskiego. Rozmawialiśmy także o niestandardowych metodach poszukiwania pracy, krążeniu we mgle i stawaniu się kapitanem swojego życia. Dużo w tej rozmowie omawialiśmy przykładów tego, w jaki sposób poszczególne style myślenia, zachowania, wartości i wewnętrzne motywatory przejawiają się w życiu zawodowym i nie tylko. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Witaj w Akademii Grow Wings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać, czyli realizować cele w zgodzie ze sobą dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości, bez tracenia czasu na bajki typu możesz wszystko i samo się zrobi. Prowadząca Klaudia Kałążna jak nikt inny pomoże Ci rozwinąć skrzydła oraz pokaże, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I pamiętaj, od samego słuchania nic się nie zmienia, dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę, czyli słuchaj i działaj. Marku, dziękuję Ci bardzo, że przyjąłeś zaproszenie do mojego programu. Za chwilę będziemy mówić o tym, że warto przystawić drabinę do odpowiedniej ściany, czyli do takiej ściany, na którą warto się wspinać. Będziemy też mówić o tym, z jakiego powodu zrozumienie własnego stylu myślenia, stylu zachowania, zrozumienie własnych wartości i najgłębszych motywatorów jest istotne w naszym życiu, w różnych sferach naszego życia. Zamiast wstępu chciałabym Ci zadać pytanie, co jest Twoją supermocą? Gdybyś w kilku krótkich zdaniach mógł nam powiedzieć, w czym czujesz się dużo lepszy niż inni, może gdybyś był superbohaterem, to właśnie takiej supermocy byś mógł używać. Klaudia, dziękuję, że mogę tutaj z Tobą być podczas tego wywiadu. Więc moją supermocą jest rozwiązywanie problemów.
Jeżeli są miejsca, których nie mogę, gdzie ktoś nie może rozwiązać jakiegoś problemu, to zazwyczaj ja tam idę i ten problem rozwiązuję. Ja robię to dzięki swojemu optymizmowi i takim entuzjazm wnoszę na przykład do zespołu i te problemy są po prostu łatwiej, szybko rozwiązywane przeze mnie. Wspaniale, dziękuję Ci bardzo. Już sobie wyobraziłam takiego superbohatera Marka z supermocą. Gdziekolwiek nie wejdzie, no to dajemy mu problem do rozwiązania, czyli na wszelkie problemy Marek. Zobaczymy za chwileczkę na przykładach, jak to wygląda, dlatego że właśnie teraz chciałam Cię zapytać o to, gdzie zauważasz najbardziej tę swoją supermoc? W których dziedzinach życia? Może też w pracy zawodowej? Okej, więc jako przykład mogę powiedzieć, że o rozwiązywaniu problemów to bardzo często w mojej pracy zawodowej spotykam się właśnie z takim rozwiązywaniem problemów. Właściwie moja praca polega na rozwiązywaniu problemów, więc na przykład, jako przykład mogę powiedzieć, mieliśmy dosyć duży problem, jeżeli chodzi o komunikację pomiędzy moim działem a działem sprzedaży, bo jestem kierownikiem działu planowania. W moim zespole jest 7 osób. Jak obejmowałem ten dział, to rzeczywiście był dosyć duży problem komunikacyjny. Rozwiązałem ten problem w ten sposób, że ograniczyłem ilość wysyłanych raportów. Miałem też rozmowy z moimi pracownikami na temat wielkości, obszerności maili, ponieważ ja preferuję taki styl, że jest mało tekstu, a dużo informacji. To znaczy lubię takie mięso w tym, konkretne wiadomości w wiadomościach mailowych. I to jest na przykład jako jeden z przykładów. Też mogę podać przykład taką cyfryzację, jaka nastąpiła w moim dziale. To znaczy wszystkie narzędzia, które moi pracownicy mogli zabrać, żeby przygotować się do pracy zdalnej, załatwiłem im przed rozpoczęciem pandemii, więc dzięki temu cały mój dział może pracować bardzo swobodnie z domu i to też jest dla nich bardzo ważne. Marku, a jak to się objawiało za czasów Twojego dzieciństwa, ten entuzjazm, optymizm? Gdybyś kilka przykładów mógł sobie również przypomnieć, no bo taka supermoc pewnie już od dawna się gdzieś tam w Tobie ujawniała, a może przypominają Ci jakieś sytuacje z czasów studiów może z czasów szkolnych? Tak, takie sytuacje już myślę, że z moich obserwacji już były od wczesnych lat, właściwie od dziecka. Rozwiązywanie problemów. Mieliśmy na przykład mało pieniędzy w domu, więc to był jedna z moich inicjatyw, żeby zacząć zbierać kasztany i dokarmiać zwierzęta w lesie. To znaczy zawoziłem te kasztany później z moim tatą do pana leśniczego i tam dostawałem po prostu za to pieniądze. Innym przykładem rozwiązywania problemów na brak pieniędzy było zbieranie butelek. Szkło zawoziliśmy później do huty szkła i tam też mogliśmy troszeczkę zarobić pieniędzy. Później, jak już byłem nastolatkiem, to rozwiązywałem swoje problemy finansowe w ten sposób, że też zacząłem chodzić jako naganiacz na polowania. To były takie zorganizowane polowania na zwierzynę w lesie. Dzięki temu też dużo się nauczyłem, na czym polega balans pomiędzy człowiekiem a lasem. Więc w ten sposób później była emigracja do Irlandii. Tam zacząłem pracować, zacząłem składać najpierw melbę w takiej małej firmie. Później po 6 miesiącach zmieniłem pracę na inną. Zacząłem jeździć w porcie, to znaczy dokładnie jeździłem takim potężnym 25-tonowym dźwigiem, który przewoził kontenery morskie i ładowałem auta. Byłem chyba najmłodszym operatorem właśnie takiego dźwigu. No właśnie, zaraz też o to zapytam, o tą Twoją ścieżkę, ale chciałam wrócić jednak do tej supermocy na chwileczkę. Powiedz mi, Marku, bo przypominam sobie taką sytuację, wspominałeś kiedyś o rowerze i o tym, że osiągnąłeś swój cel. Co to był za cel? Możesz się z nami podzielić i dzięki rowerowi? Tak, oczywiście. Dzięki rowerowi zwiedziłem właściwie całą Europę, można powiedzieć. Moim celem, takim zadaniem powiedzmy, jakie sobie też postawiłem przed sobą, było to, żeby dojechać do Watykanu i spotkać się z papieżem.
i razem z kilkoma znajomymi, jako uczestnik tej wycieczki, właściwie to była pielgrzymka, pojechaliśmy z Polski, z mojego miejsca zamieszkania, tutaj w Wielkopolsce, w Czańkowie, do Watykanu, więc spod mojego domu prosto pod Watykan, ponad 2200 kilometrów w 15 dni i miałem wtedy 15 lat i byłem wtedy jako jedna z trzech osób, która cały dystans przejechała na rowerze, więc ta nieustępliwość już była wtedy dosyć mocno zakorzeniona we mnie, bo wiedziałem, że nie mogę się poddać. Jak już przejechałem tyle kilometrów po drodze, to wiedziałem, że to już był ten punkt, który przekroczyłem i teraz już nie mogę się poddać. Więc to tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o rower. Wcześniej jeszcze rok przed tym wyjazdem do Rzymu, jak miałem 14 lat, to też przekonałem swoich rodziców do tego, żeby pozwolili mi wyjechać na przykład do Francji na rowerze. To też było coś niesamowitego, bo przejechaliśmy przez całe Niemcy, kilkanaście przesiadek pociągiem, później rowerami, między innymi byliśmy na Paradzie Miłości w Berlinie, tak przejazdem tylko, to też był dla mnie pewnego rodzaju szok kulturowy, bo wcześniej w życiu takiego czegoś nie widziałem i to było też coś niesamowitego. Marku, zacząłeś mówić o twojej emigracji, zacząłeś też mówić o różnych rodzajach pracy, których zacząłeś się podejmować. W tym momencie właśnie chciałam cię za chwileczkę zapytać o twoją ścieżkę. Chciałabym, żebyś za chwilę powiedział naszym słuchaczom bądź widzom właśnie o tym, czym się zajmujesz i jak do tego doszedłeś. Innymi słowy, chciałabym tutaj posłużyć się metaforą przystawiania drabiny do odpowiedniej ściany. Dzisiaj za tobą taka piękna ściana, cały czas na nią patrzę i tak jakbyś dobrał ją pode mnie, dzisiaj się świeje, tak? To swoje tło. Natomiast wracając do mojego pytania, pewnie zauważyłeś, że często posługuję się tą metaforą i sama tej mojej ściany szukałam już oj bardzo długo, latami. Jak to u ciebie było ze wspinaczką na drabinę, z przestawianiem tej drabiny, z szukaniem właśnie tej ściany, na którą się już warto wspinać, bo teraz, jak rozumiem, już tę ścianę masz. Tak, zgadza się. Obecnie jestem kierownikiem w dziale planowania w dużej firmie, która produkuje materiały izolacyjne z drewna. Mamy trzy zakłady produkcyjne w tym momencie. Dwa w Polsce, jeden we Francji. Oprócz tego cały czas kontaktuję się ze wszystkimi spółkami handlowymi, między innymi w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, gdzie jest ta centrala nasza, w Polsce i we Francji. Także tym się zajmuję. Tak jak już wcześniej powiedziałem, w moim zespole jest 7 osób, więc ta współpraca nam bardzo dobrze się układa w tym momencie. A z tym przystawianiem drabiny to było u mnie różnie. To nie było tak kolejowo, żeby być w tym miejscu, w którym jestem teraz. Zaczęło się od tego właśnie, że moją pierwszą pracą taką na poważnie bym powiedział, oprócz jakiegoś tam nalewania piwa na festynach, czy też bycia DJ-em wcześniej przez kilka sezonów w karnawale, była właśnie praca w Irlandii. To była moja pierwsza praca. Tam, tak jak powiedziałem, składałem meble na początku, później po 6 miesiącach zmieniłem pracę właśnie na tą pracę w porcie. Wtedy poczułem coś takiego, że czegoś mi jeszcze potrzeba, że to nie jest do końca to, co dokładnie bym chciał robić w życiu. I zdecydowałem się, że pójdę na studia. Bardzo się bałem tego, nie ukrywam tego, ale zawsze ten pierwszy krok jest najtrudniejszy. Po pierwsze była to bariera językowa, bariera kulturowa też i organizacja swojego czasu, jak pogodzić studia wieczorowe z pracą na cały etat. Więc rozpocząłem tam studia i pamiętam taki moment, jak jeden z moich wykładowców powiedział do mnie, mówi, słuchaj Marek, ty się nie możesz tak spóźniać zawsze na wykład, bo ja się zawsze spóźniałem 15 minut na wykłady, bo akurat tak kończyłem pracę, musiałem dojechać przez całe miasto do swojego domu, przebrać się, odświeżyć i jechać na wykłady. Więc on powiedział, że albo rezygnujesz ze studiów, albo zmieniasz pracę. No ja tak sobie pomyślałem, że zmieniam pracę, bo na tych studiach bardzo mi zależy.
i zacząłem szukać innej pracy. Znalazłem pracę idealnie wpasowaną w moje potrzeby, czyli to była to praca w sklepie. A w sklepie można było ustawić się w ten sposób ze swoim przełożonym, że przychodziłem do pracy wtedy, kiedy mi pasowało i to było bardzo ważne dla mnie wtedy, że ten czas mogłem zagospodarować na coś innego. Czyli znowu, Marku, znalazłeś rozwiązanie. Był problem, znalazłeś rozwiązanie w sposób taki rzeczywiście mądry, bo dopiąłeś swego i studia, jak się domyślam, skończyłeś. Tak, skończyłem studia. Skończyłem dokładnie Dublin Institute of Technology. To jest taka Politechnika Dublińska. Skończyłem moje studia na Wydziale Zarządzania ze ścisłą specjalizacją marketing. I będąc w tym Aldiku, w tym sklepie, stwierdziłem, że to nie jest to, czego ja tak naprawdę potrzebuję. Byłem już co prawda na stanowisku kierowniczym, ale wiedziałem, że jeszcze czegoś mi tam potrzeba. Więc zacząłem rozglądać się między innymi za jakąś inną pracą, żeby rozwijać swoje skrzydła dalej. I tak trafiłem na firmę Ryanair, która ma swoją siedzibę bardzo blisko Dublina. I tam trafiłem na ciebie, Klaudia. No rzeczywiście, bardzo dobrze to pamiętam i o mało nie zostałam twoją przełożoną. Jak dzisiaj pamiętam, że przeprowadzałam rozmowy kwalifikacyjne. Pierwsza osoba, druga osoba, z wielu krajów przylatywały osoby na te rozmowy. No i nikt mi jakoś nie pasował. No i wszedł Marek, przygotowany, z szerokim uśmiechem, z taką dobrą energią. Ja wtedy już poczułam, jeszcze przedtem oczywiście przeczytałam CV, miałam całe pozakreślane, że to będzie ta osoba. No, ale jeszcze wtedy te nasze drogi już tak całkowicie się nie zeszły. Ty powiesz więcej może o tym. Tak, nasze drogi zeszły się jeszcze raz w innym momencie, też w Dublinie. No i wtedy postanowiłem rozpocząć współpracę z Klaudią, której efekty widać już teraz i widać do dzisiaj. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo mam nadzieję, że nie będziesz mieć nic przeciwko temu, że powiem, jak te nasze drogi się zeszły, Marku. Oczywiście, nie mam nic przeciwko. No właśnie, pamiętam taką sytuację, współpracowałam przy pewnym projekcie i tam poznałam pewną osobę i ta osoba mówi do mnie: słuchaj, a ty wiesz, że Marek cię zna? Wie, jaki Marek? Z jakiej imprezy? Gdzie ja poznałam jakiegoś? O co chodzi w ogóle? Podobno Marek widziałeś mnie wtedy na zdjęciu gdzieś, czy to na Facebooku, z jakiegoś eventu chyba. No i ja wtedy sobie zaczęłam się tak zastanawiać, no skąd znam Marka, co to za Marek? I dopiero po jakimś czasie do mnie doszło, że to jest ten Marek, który wcześniej, chyba 2 albo 3 lata wcześniej, już nie pamiętam, aplikował o pracę w firmie Ryanair, w której ja też pracowałam. Było tak, prawda? Tak, bardzo doskonale to pamiętam. Bardzo dobrze to pamiętam. Jak wszedłem na tą rozmowę, siedziałaś naprzeciwko mnie i miałaś moje CV, bardzo dobrze pozakreślane, jakieś kolorowe markery i tak sobie pomyślałem, wow, ale się przygotowała. Tak właśnie pomyślałem w ten sposób i to było dosyć zabawne. To chyba najbardziej utkwiło mi w pamięci z tej całej sytuacji, gdzie spotkaliśmy się pierwszy raz. Tak, i później rzeczywiście, słuchaj, poczułam takie aż no wręcz wyrzuty sumienia, że nigdy nie usłyszałeś do końca, z jakiego powodu tej pracy w tamtym momencie nie otrzymałeś. I ja myślę, że to była najlepsza decyzja w tamtym momencie, że akurat tej pracy nie podjąłeś, bo nie byłbyś w tym miejscu przy tej ścianie, przy której teraz jesteś, czyli przy tej ścianie, na którą rzeczywiście warto się wspinać. I wtedy pamiętam, zaproponowałam ci spotkanie. No już tak zostało, już i zaczęliśmy ze sobą współpracować, prawda? Tak, zgadza się. I tak jak mówiłaś, ta rozmowa kwalifikacyjna dla mnie zakończyła się niepowodzeniem i moja kariera, moje to przestawianie do Dublina nie było usłane różami, to nie było takie łatwe. Zdarzało się bardzo wiele upadków, na przykład taki mój upadek, że ja poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną, byłem kompletnie nieprzygotowany. Pani zadała proste pytanie tam właśnie w Dublinie. Kompletnie nie wiedziałem, jak na nie odpowiedzieć. To było pytanie na zasadzie: powiedz mi coś o sobie. Bardzo banalne pytanie i czasami ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ale to wyciągnąłem z tego lekcję i wiedziałem już, że następnym razem, jeżeli pójdę na taką rozmowę, na to pytanie muszę odpowiedzieć śpiewająco.
Więc tak jak mówiłem, no, nie było to wszystko usłane różami. Dojście do tego momentu, którym jestem teraz. No właśnie, jak to się stało, że znalazłeś się w tym momencie, w którym jesteś teraz? Z Dublina do firmy, w której jesteś teraz w Polsce. Tak, wróciłem do Polski i to jest moja pierwsza praca w Polsce, taka oficjalna, poważna. Wcześniej próbowałem swoich sił w innych miejscach, to znaczy byłem na już kilku rozmowach kwalifikacyjnych, między innymi w Lufthansie, też w Ryanairze byłem DGRS na rozmowie kwalifikacyjnej. I tu może warto dodać, że też rozwiązałem ten problem z dostaniem się na tą rozmowę kwalifikacyjną w ten sposób, że nagrałem swój list motywacyjny i wysłałem film. I to zainspirowało tą osobę, która to dostała, że zaprosiła mnie na właśnie na rozmowę kwalifikacyjną, no ale niestety zakończyła się niepowodzeniem, został wybrany ktoś inny. Markus, bardzo mi się podoba to, że cały czas powtarzasz, że wyciągasz wnioski, że każde takie niepowodzenie czegoś cię nauczyło. Ta twoja postawa jest naprawdę rzadka wśród niektórych osób, z którymi zaczynam współpracę, bo możemy sobie wybrać, czy porażka nas wzmocni i pokaże nam, że przecież zrobiłeś człowieku kolejny krok i jeżeli go zrobiłeś, to znaczy, że się rozwijasz, a możemy przyjąć postawę taką dosyć bierną albo reaktywną i możemy po prostu, no jak to się mówi, położyć tutaj skrzydła po sobie i stwierdzić, że dalej nie polecimy. I chciałam właśnie w tym momencie podpytać jeszcze ciebie, czy z otrzymaniem tej pracy, w której jesteś teraz, też było podobnie? Czy poszedłeś raczej standardową ścieżką z ogłoszenia? Czy spróbowałeś też użyć tej swojej supermocy? Czyli no, w jakichś niestandardowych rozwiązań może spróbowałeś? Oczywiście, że użyłem swojej niestandardowej takiej siły, tej mocy w niestandardowym rozwiązywaniu zadań. Więc idąc przykładem jeszcze z Dublina, że na przykład wysłałem swój list motywacyjny i swoje CV w dużym kartonie. Wtedy aplikowałem na pozycję asystenta ambasadora Polski w Dublinie. Tam ja zrezygnowałem z tej pracy, szczerze mówiąc. Więc właśnie, idąc za tym niestandardowym przykładem, napisałem bezpośrednio do prezesa tej firmy, której teraz jestem. Najpierw dodałem go na LinkedIn i później bezpośrednio napisałem list o sobie po angielsku i na końcu napisałem, jeżeli jesteś zainteresowany, to zadzwoń. I podałem swój numer telefonu. Wyobraźcie sobie, że stwierdziłem, że ok, wysłałem, poszedłem sobie zrobić herbatę i słyszę, że dzwoni telefon z Polski. O, ciekawe. To, tak sobie powiem, to jest niemożliwe. Odebrałem ten telefon i tam odezwał się głos prezesa, zapytał się, czy możemy rozmawiać po angielsku czy po polsku. Ja powiedziałem, że to jest bez znaczenia, możemy po angielsku. On powiedział, no to w takim razie po polsku porozmawiajmy. Porozmawialiśmy po polsku, on powiedział, że bardzo mu się spodobał ten mój list motywacyjny, jest zainteresowany i chciałby się ze mną spotkać. Powiedział, że dał mi namiary na swoją jedną z pań dyrektor administracyjnych. Dostałem kontakt, skontaktowałem się z tą osobą. Była jedna rozmowa kwalifikacyjna, druga rozmowa. Na trzecią przyleciałem do Polski, a na czwartą już przyleciałem podpisać kontakt. Marku, bardzo ci dziękuję za to, że podzieliłeś się tą twoją historią. Myślę, że ona może być źródłem inspiracji dla wielu z nas. Bo z tego, co wiem, wielu z nas jeszcze tej swojej odpowiedniej ściany szuka. Wiem też, że lubisz pogłębiać świadomość na temat swoich mocnych stron. I w tym momencie chciałam cię też zapytać o kilka twoich refleksji na temat takiego narzędzia Disc4D, które również wykonałeś. I ja tutaj powiem dla słuchaczy i dla widzów, że jest to takie narzędzie, które ma cztery ważne poziomy. Dlaczego mówię poziomy? Dlatego, że gdybyśmy sobie wyobrazili górę lodową, to, co jest ponad poziomem wody, to są nasze zachowania, w tym nasz styl komunikacji. Czyli możemy to po prostu u kogoś zaobserwować. Natomiast bardzo ważne jest również to, abyśmy dotarli i zidentyfikowali te poziomy, które są poniżej wody, a są to nasze najgłębsze motywatory, pasje, nasze wartości i style myślenia. I myślę, że warto naszą rozmowę rozpocząć od przyjrzenia się temu najgłębszemu poziomowi, czyli poziomowi
naszych motywatorów. On jest w raporcie DISC nazywany BAI, czyli Behavioral Attitude Index. Chciałam Cię, Marku, zapytać, jakie masz dominujące motywatory, czyli to, co pomaga Ci z chęcią wstać z łóżka i pójść do swoich projektów i do pracy. To coś, co nadaje Ci kierunek. Kierunek, w którym warto rzeczywiście polecieć, tak? I gdybyś też mógł podzielić się przykładami z życia, gdzie obserwujesz właśnie te motywatory? Najsilniejsze motywatory, które się mnie uwypukliły podczas przeprowadzania tego badania psychometrycznego przez Ciebie, to była między innymi wiedza i spokój wewnętrzny. Wiedza, czyli zamiłowanie do nauki i chęć poznawania czegoś nowego jest najsilniejszym moim motywatorem i właśnie to, jak wstaje rano z łóżka, to jest właśnie ten motor w moim sercu, który pozwala mi wstać, iść i ta świadomość tego, że dowiem się czegoś nowego, jest bardzo ekscytująca dla mnie. Jako przykład używania tej wiedzy, to już mogę od najmłodszych powiedzieć, że od najmłodszych lat myślę, że to dobre wyniki w nauce, w szkole podstawowej i tak dalej. Chęć odkrywania, poznawania czegoś nowego. Przez studiowanie właściwie taką, mieliśmy w domu rodzinnym taką starą encyklopedię czterotomową. Właściwie uwielbiałem oglądać. Nie było co prawda za dużo obrazków, ale to było też bardzo inspirujące dla mnie. Pamiętam, że jeszcze powiedzmy przed taką erą cyfryzacji internetu bardzo dużo czytałem tą encyklopedię. Skarbnica wiedzy przed Wikipedią i tak dalej. Więc to, a jeżeli chodzi o umiłowanie takiego spokoju, to wewnętrzny spokój, to jest też dla mnie bardzo ważne, ponieważ dążę do tego w ten sposób, żeby było, na przykład, jeżeli mówię o sobie, 8-8-8, czyli 8 godzin pracy, 8 godzin snu i 8 godzin dla siebie, na przykład na samorozwój. Jeżeli chodzi o dalsze przykłady, jak tego używam w pracy, na przykład tego wewnętrznego spokoju i wiedzy, więc może zacznijmy od wiedzy. Co prawda mierzę troszeczkę swoją miarę wszystkich, jeżeli chodzi o te motywatory i staram się udoskonalić tak swój dział i swoich pracowników i wysyłam ich na przykład, jeżeli oczywiście mają ochotę, na jakieś kursy doszkalające, umożliwiłem im też możliwość nauki języka angielskiego. To są właśnie te motywatory, a jeżeli chodzi o ten spokój wewnętrzny teraz i przykłady w pracy, no to mogę powiedzieć tak, że zapewniłem im, moim pracownikom możliwość pracy z domu, gdzie jest to bardzo dla nich korzystne, oni wszyscy są, moi pracownicy, zadowoleni z tego. Ja też jestem tak jak chcę w pracy, pracuję z domu. Ten balans wewnętrzny jest dla mnie ważny pod tym względem też, że czuję pewnego rodzaju wolność, taki harmonię bym powiedział. Więc dzięki temu narzędziu właśnie zobaczyłem, że to rzeczywiście tam jest i to jest właśnie to coś, co mnie napędza. Wspaniale, tak się zasłuchałam, bo ja też mam bardzo wysoki motywator wiedza. Jest u mnie również na pierwszym miejscu. I bardzo łatwo mi się dogadać z ludźmi, którzy również ten motywator mają wysoko w raporcie DISC4D. A powiedz mi, jak podchodzisz do właśnie takiego podejścia, że warto dawać pracownikom coś więcej, warto dawać pracownikom poczucie sensu, że to, co robią, ma sens, że to coś ma wyższą wartość. Pytam o to, bo liderzy, którzy mają wysoki wewnętrzny spokój w badaniu DISC4D, bardzo często właśnie na to kładą nacisk. Jak to jest u Ciebie? Tak, oczywiście. Jest to dla mnie bardzo ważne i to, że pracownicy czują się docenieni, bo ważne jest to, że pracownicy nie tylko, że oni realizują swój cel, dla mnie jest ważne to, że oni czują też swoją misję w tym i bycie menadżerem, a bycie liderem to są dwie różne funkcje, ponieważ bym powiedział, że właśnie menadżer to jest funkcja, a bycie liderem niesie coś jeszcze, coś ekstra, a właśnie to docenienie pracownika, to żeby pracownicy czuli inspirację też w tym liderze. Dlatego wysyłam ich na wszystkie możliwe kursy, jeżeli są dostępne i tak dalej, więc bardzo też zależy mi na ich dobru, takim tej harmonii, którą czują, którą też mam nadzieję oni czują w sercu.
Wspaniale, że to powiedziałeś, bo bardzo często mam wrażenie, że zapominamy, że rzeczywiście bycie menedżerem to nie to samo, co bycie liderem, bo nie każdy menedżer tym liderem może być. Przecież bycie liderem to postawa, to podejście do różnych rzeczy, podejście do ludzi. Bardzo się cieszę, że właśnie w te rejony nasza rozmowa zeszła. I teraz chciałam nawiązać do kolejnego poziomu z badania DISC4D. Do wartości, bo poziom wartości jest o tyle ważny, bo one właśnie wpływają bardzo, bardzo mocno na wszystkie nasze procesy decyzyjne. Czasami nie jesteśmy tego świadomi, czasami podejmujemy jakieś decyzje, zachowujemy się w jakiś sposób, no ale nie do końca zdajemy sobie sprawę, która wartość za tym stoi. I też chciałabym tutaj Ciebie zapytać, jakie wartości dominują u Ciebie? W jaki sposób o nie dbasz? W jaki sposób je zauważasz w Twoim życiu? Moje najsilniejsze dwie wartości, które mam, to jest niezależność, czyli ja robię rzeczy po swojemu, i uczciwość, czyli dążę do sytuacji, gdzie znaleziony jest złoty środek. Jeżeli chodzi o przykłady w sytuacjach takiej mojej niezależności i wolności, no to zawsze na przykład, jako przykład mogę powiedzieć, mieliśmy taką sytuację, pojacy zaczęliśmy rozmawiać o pewnej linii produkcyjnej. Ja w pewnym momencie wstałem i powiedziałem, że uważam, że powinniśmy tą linię sprzedać. Gdzie wszyscy byli w szoku w ogóle, jak ja mogłem takie coś powiedzieć. No ale później zostało to wzięte pod uwagę, było to dogłębnie przeanalizowane i co prawda to nie zostało sprzedane, tak, ale linia na przykład nie produkuje już tego, co produkowała wcześniej. Więc to jest jako przykład. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, jeżeli chodzi o tą niezależność jeszcze i tą wolność, to tak jak powiedziałem wcześniej, wysłałem właśnie list do ambasady w Kajtonie. W dużym Kajtonie zrobiłem to po swojemu, a było wyraźnie napisane, że trzeba wysłać list na taki i taki adres. Oczywiście nie było napisane, że trzeba to zrobić, wysłać to w Kajtonie, a że była to co prawda taka praca, powiedziałbym, wymagająca kreatywności, więc stwierdziłem, że wykorzystam tą swoją kreatywność w ten sposób właśnie. Pokażę się z tej strony, żebym został zauważony tam. To jeżeli chodzi o tą niezależność. Jeżeli chodzi o uczciwość, ta sytuacja taka win-win, można powiedzieć, dążę do tego, do takiej komunikacji pomiędzy działami. Jako przykład, na przykład często dostajemy zapytania w moim dziale, ja dostaję zapytania od handlowców z całej Europy, żeby coś przyspieszyć. Wiadomo, jak to handlowcy, oni chcą mieć produkty bardzo szybko, najlepiej przed czasem i tak dalej, ale plan produkcyjny jest tak napięty czasami, że nie możemy czegoś wrzucić ekstra, więc tutaj też staram się znaleźć ten złoty środek. Zaczynam pytać, jak możemy znaleźć, czy coś kosztem czegoś, żeby obydwie strony były zadowolone. I myślę, że to jest sedno tego wszystkiego, właśnie tej niezależności i tej uczciwości, dążenia do tego, żeby każdy miał według swoich, powiedzmy, dokonań, tak? Jeżeli dobrze układa się współpraca z handlowcem, handlowiec wysyła na czas zamówienia, nie widzę żadnych konfliktów, to jak najbardziej idziemy na rękę temu handlowcowi, żeby mu pomóc, bo jesteśmy od tego, żeby pomagać. A zawsze uważam, że zgoda buduje. Super. Bardzo ciekawe połączenie, bo masz takie połączenie z jednej strony niezależność wysoka i prawie równie wysoka uczciwość, czyli właśnie dążenie do zgody. To jest niezwykle ciekawe połączenie, bo za każdym razem będziesz się zastanawiać nad tym, czy tobie coś służy, a z drugiej strony będziesz myśleć też o reszcie ludzi, czy aby na pewno ci inni ludzie też w tej danej sytuacji wygrają. Oczywiście to nie jest tak, że w każdej sytuacji będziemy się kierować tymi oboma wartościami, jedna z nich pewnie będzie bardziej widoczna. Marku, jeszcze warto przyjrzeć się takiemu poziomowi, który nazywa się Teams, czyli nasze style myślenia. Dlaczego jest to istotne? Bo czasami idziemy do jakiejś pracy bądź zakładamy własną działalność gospodarczą i zajmujemy się takimi zadaniami, w których zupełnie nie czujemy się komfortowo, czyli takimi zadaniami, gdzie no, tracimy bardzo dużo swojej energii, czujemy się jak taka wyczerpana bateryjka po końcu dnia.
I pytanie do ciebie właśnie. Jakie masz dominujące style myślenia w twoim profilu i jak to jest widoczne znowu w twojej pracy zawodowej albo w innych projektach? Moje dominujące style to jest kreator, strateg i koordynator. Jeżeli chodzi o kreatora, no to on charakteryzuje się tym, że ma bardzo dużo pomysłów, podchodzi do sytuacji, powiedzmy, hipotetycznie, szuka nowych rozwiązań i widzi może nawet takie rzeczy, których inni nie dostrzegają. To jeżeli chodzi o tego kreatora. Jeżeli chodzi o przykłady, no to jeżeli chodzi o mnie, to ja bardzo często używam takiej osoby jak hipotetycznie, jeżeli z kimś rozmawiam, na przykład rozmawiam ze swoim prezesem albo z innymi dyrektorami, to właśnie też używam tego słowa hipotetycznie, na przykład moglibyśmy wyprodukować to zamiast tego i podaję też różne scenariusze od razu. Co następną tą rolą jest strateg i ze strategiem jest tak, że ten strateg on widzi do przodu, tak jak szachista, 3 ruchy do przodu, co może się wydarzyć, przewiduje. Jeżeli przychodzi na przykład do jakiegoś zespołu i oni mają jakiś problem, to on widzi czasami natychmiastowe rozwiązania, ale też widzi dosyć często taki strateg wszystkie problemy, które mogą wynikać z jakiegoś na przykład z danej sytuacji, tak? I później jeszcze mamy tego menadżera, koordynatora. Taką domeną tej funkcji jest to, że ta osoba scala to wszystko, widzi to całościowo, te wszystkie małe i duże jakieś tam projekty na przykład w firmie. Myślę, że minusem, jeżeli chodzi o menadżera czy koordynatora, jest to, że on przeskakuje z jednego projektu na drugi projekt i to jest taka dosyć wada, nad którą ja też muszę pracować, bo często jest tak, że zaczynam jedną rzecz robić i później przeskakuję od razu na następną, ponieważ tych rzeczy do ogarnięcia jest bardzo dużo. Więc to tak to wygląda, jeżeli chodzi o te role. Wiesz co, Marku, tak słuchałam właśnie na temat twojego stylu myślenia tego pierwszego, czyli kreator, wizjoner i cała w zasadzie ta nasza rozmowa od początku polegała na omawianiu tego stylu myślenia, się uśmiecham sama do siebie, bo powiedziałeś, że twoją supermocą jest znajdowanie takich kreatywnych rozwiązań, więc już o przykłady nie będę cię tutaj zamęczać szczegółowo, gdyż cały czas nam takie przykłady w zasadzie podajesz. Jeśli chodzi o stratega, no to również bardzo strategiczne podejście chociażby do szukania twojej ściany miałeś, tak? Natomiast tu się zatrzymam na chwileczkę przy koordynatorze, bo bardzo często niektórzy nie rozumieją, na czym ten styl myślenia polega. To nie jest funkcja taka formalna, prawda, że ktoś musi być menedżerem. Może być, nie musi. Czasami jest taki nieformalny członek zespołu, który po prostu wszystko ogarnia, nadzoruje projekt, jest takim naturalnym, można powiedzieć, nawet liderem tego projektu. I tutaj, Marku, bardzo podziwiam wszystkie osoby, które ten styl myślenia mają, bo ja go mam na dnie, że tak powiem. To znaczy bardzo nie lubię załatwiać różnych spraw. I pamiętam naszą rozmowę, gdy omawialiśmy twój profil i tak słuchałam, jak ty z zadowoleniem opowiadasz, jak ty lubisz załatwiać, jak lubisz koordynować, zlecać, delegować i tak dalej, a ja tak tylko słucham i mówię, o Boże, ja tego tak nie lubię. I w mojej firmie ja to muszę robić, tak, czyli zlecam podwykonawcom różne rzeczy, mojej asystentce, załatwiam różne sprawy i ja ci to wtedy powiedziałam, a ty: ale jak można nie lubić koordynowania? Ja tego nie rozumiem. Pamiętasz tą sytuację? Tak, dokładnie pamiętam tą sytuację i dla mnie, ja uważam, że jeżeli mogę coś wydelegować, czego nie muszę osobiście załatwić, to robię. To jest też bardzo ważne i myślę, że też warto też dodać, że tutaj jeszcze asertywność jest gra bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o delegowanie rzeczy i koordynowanie pewnych rzeczy, bo czasami trzeba też powiedzieć tak lub nie. I pamiętam taką sytuację, że miałem dosyć duży problem z tym i też między innymi dzięki naszym spotkaniom i kursie właśnie o asertywności, który bardzo dużo mi pomógł. To jest chyba jeden z najlepszych kursów w moim życiu, jakie zrobiłem. Ta
asertywność jest niesamowicie szalenie ważna w każdej dziedzinie życia, zaczynając od prac, które są nie tylko związane z pracą administracyjną, do, myślę, że najwyższych szczebli w różnych dużych korporacjach. Ta asertywność jest niesamowicie ważna też. To chciałem jeszcze powiedzieć. Pamiętam naszą rozmowę na temat asertywności, bo gdy nasze drogi się na chwilę rozeszły, czyli ty już poleciałeś do Polski objąć nowe stanowisko, no a ja zostałam w Dublinie i skończyliśmy pracę nad coachingiem kariery, naszą karierową pracę, to potem po jakimś czasie znowu rzeczywiście się spotkaliśmy zawodowo, no i tym razem pracujemy już mocniej nad takimi kompetencjami liderskimi. I ty wielokrotnie podkreślałeś właśnie to, że ten kurs asertywności, który ze mną przeszedłeś, dał ci tak bardzo dużo. I rzeczywiście nigdy nie pomyślałam tutaj o tym, tej asertywności w kontekście koordynatora, tego stylu myślenia koordynator. Dziękuję ci bardzo za tę dodatkową refleksję. Super, no to omówiliśmy wszystkie trzy te poziomy, które są pod wodą. Te, których czasami nie jesteśmy sami świadomi. Te, które warto sobie zdiagnozować, no i przede wszystkim też zrozumieć je u innych ludzi, czyli zrozumieć, co mobilizuje, co motywuje naszych pracowników, kolegów, przyjaciół, partnera, partnerkę i tak dalej. Więc to są niesamowite informacje, nie tylko w tej podróży poznawania samego siebie, ale też w podróży budowania lepszych relacji z ludźmi wokół nas. I tym sposobem dotarliśmy do szczytu góry lodowej, czyli do tego, o czym wspominałam na początku, do poziomu naszych zachowań, czyli do modelu DISC. Mamy tutaj takie cztery style zachowania i każdy z nas ma wszystkie cztery oczywiście style w sobie, ale w różnym natężeniu. I chciałam ciebie, Marku, zapytać, jakie masz dominujące style zachowania? Z tego, co pamiętam, trzy. Tak, moje dominujące style przede wszystkim to jest I, D i S. I, czyli taka osoba, powiedzmy, która lubi się pokazać, założyć koszulę, rozmowna, kochająca ludzi. Jak dzisiaj pamiętam, jak pierwszy raz zgłosiłem się do ciebie, to napisałem takie zdanie, że ja kocham ludzi, ja kocham współpracować, pracować z ludźmi i praca z ludźmi daje mi bardzo dużo satysfakcji, jeżeli tutaj chodzi o ten mój styl I. Jeżeli chodzi o D, czyli to jest taka osoba, powiedzmy, troszeczkę władcza, która jest bardzo skupiona na celu, czasami może być odbierana jako agresywna i nie licząca się z ludźmi. I też ten najniższy poziom u mnie to jest S, czyli taka współpraca z innymi ludźmi, właśnie wspólne dobro, dążenie wspólnie do celu, taka praca grupowa. Tej pracy grupowej między innymi też nauczyłem się podczas studiów, gdzie w Dublinie, gdzie wymagana była ta nasza praca grupowa i to było też bardzo ważne. Generalnie uważam, że jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, to ta praca grupowa jest, ten środek ciężkości, powiedziałbym, jest bardzo skupiony na pracy grupowej niż na pracy indywidualnej i to też odkryłem w sobie i myślę, że też przeniosłem tutaj na polską ziemię, tutaj na ten lokalny grunt. Czyli masz, Marku, w sobie takie dwa szybko działające style. Styl D, ten taki skupiony na działaniu, na efektach, na celach. Styl I, spontaniczny, optymistyczny, wesoły. To pewnie też przykłada dużo do tej twojej supermocy, tak? Czyli dążenie do rozwiązywania problemów. To mocno z D. Optymistyczne podejście do problemu. Mocno z I twojego. No i przede wszystkim podkreśliłeś też tą pracę grupową. Czyli masz bardzo ciekawy zestaw tych stylów zachowań w sobie i prawdopodobnie ta mieszanka pomaga ci na co dzień również jeszcze bardziej się rozwijać jako lider. I chciałam też tutaj przy okazji zapytać, że gdybyś miał teraz taką instrukcję obsługi Marka stworzyć, czyli miałbyś komuś wytłumaczyć, w jaki sposób z osobą o twoim stylu komunikacji i zachowania się najlepiej komunikuje, to jaka byłaby to instrukcja? Pomogę ci w ten sposób, że poproszę cię o dokończenie zdania. Gotowy? Tak. Więc zdanie zaczyna się w ten sposób. Gdy się ze mną komunikujesz, proszę.
Bądź dla mnie miły, uprzejmy, uśmiechaj się, śmiej się z moich dowcipów i mów do mnie konkretnie. A gdybyś jeszcze mógł doprecyzować, a w piśmie, jak się z tobą komunikować? Tak, jeżeli chodzi o pismo, to bardzo lubię krótko i na temat. Jeżeli na przykład, powiem przykład, w pracy, jeżeli dostaję maile dłuższe niż 5 zdań, to już nie chcę mi się ich czytać, więc też przyzwyczaiłem swój zespół, prowadziłem taką kulturę, że jeżeli jest coś bardzo ważne, to oni do mnie dzwonią. A jeżeli chcą napisać mi maila, to ten mail musi być naprawdę krótki i sensowny, merytoryczny przede wszystkim, bo to jest dla mnie najważniejsze w tej komunikacji, jeżeli chodzi o pisanie. I bez szczegółów, to też jest ważne. Mhm. Czyli mamy tutaj dokładną instrukcję obsługi Marka. Jeszcze jedno zdanie dla ciebie przygotowałam do dokończenia. Bardzo nie lubię, gdy... Bardzo nie lubię, gdy ktoś jest dla mnie niemiły, ignoruje mnie i nie słucha tego, co mówię. Nie słucha moich pomysłów i nie liczy się z moim zdaniem. Zatem, Marku, dziękuję ci bardzo za tą dokładną instrukcję i chciałam cię teraz zapytać o taką rzecz. Często jest tak, że osoby o innym stylu zachowania mają jakieś inne mocne strony niż my. Albo jakąś cechę, której im troszeczkę może czasami zazdrościmy, albo myślimy, że też fajnie by było, gdybym coś takiego potrafiła. Chciałam cię zapytać o styl C, ponieważ ty tego stylu C nie masz zbyt wysoko na swoim wykresie. Co byś tutaj pożyczył sobie od stylu C, gdybyś miał taką czarodziejską różdżkę i mógłbyś w sekundę sobie coś zabrać od tego stylu C, to co by to było? Innymi słowy, co podziwiasz osobach o wysokim stylu C? Podpowiem, że ja ten styl również mam. Już Klaudia, tutaj przede wszystkim podziwiam to, że osoby ze stylem C są bardzo dokładne. Na przykład jeżeli osoba coś robi, to używa kolorowych pisaków, jakieś flamaster i tak dalej, linijka, podkreślanie. Tego mi brakuje. Dokładność przede wszystkim, skupienie się na takich szczegółach i detalach, gdzie u mnie to jest wręcz taka odwrotność. Ja lubię konkretne rzeczy, a te wszystkie szczegóły, fakty, skupienie się na faktach, oddzielenie plotek, mitów od faktów, to jest to, czego mi najbardziej potrzeba. I to chciałbym pożyczyć od C, jeżeli oczywiście byłaby taka możliwość. Super, więc jeszcze chciałam zapytać, no bo to nie zawsze tak jest, że my wszystkich ludzi wokół siebie uwielbiamy, kochamy, podziwiamy. No naturalnym jest to, że lubimy ludzi podobnych do nas. Czy jest coś takiego w stylu C, co w przeszłości cię bardzo irytowało albo drażniło, a teraz po wykonaniu już profilu, po zrozumieniu tych różnych stylów komunikacji, podchodzisz do tego z większą tolerancją, może po prostu już rozumiesz bardziej tą osobę? Czy mógłbyś się podzielić swoimi refleksjami na ten temat? Tak, drażniło mnie między innymi w stylu C to, że ponieważ nie wiedziałem o tym, że takie coś istnieje, na przykład, że taka osoba była raczej zamknięta w sobie, nie mówiła zbyt dużo, a jeżeli już coś powiedziała, to bardzo, bardzo merytorycznie też mówiła, tak? Krytykowała też często, jeżeli coś było nie tak i właśnie ta krytyka, czułem się urażony tą krytyką, chociaż wierzę, że to nie była intencja tej osoby, po prostu to wynika z tej osoby charakteru. Teraz to wiem, po głębokim przeanalizowaniu tego narzędzia, które razem zrobiliśmy, po tej pracy, którą wykonaliśmy, pewne rzeczy stały się dla mnie bardzo jasne. Właśnie między innymi takie coś, że jak ta osoba ze stylem C zachowuje się agresywnie wręcz wobec mnie, takie odczucie miałem. Teraz wiem, że to jest jednak, że myliłem się w tej kwestii bardzo. I tutaj właśnie dopowiem, bo o tym też chciałabym chwileczkę porozmawiać, że ważna jest ta intencja, o której powiedziałeś, bo osoby o stylu C zachowują się w taki sposób, dlatego że ich motywatorem jest dostarczanie jak najwyższej jakości. I w momencie, gdy jest jakaś sytuacja stresująca, gdy są pod presją, no to te osoby czasami po prostu tak się stresują, że jakiś projekt nie zostanie wykonany prawidłowo, że zaczynają też szukać dziury w całym, zaczynają krytykować innych, bo tak im zależy, żeby coś było dopięte na ostatni guzik. I dziękuję, że się podzieliłeś twoim doświadczeniem ze stylem C.
I chciałam teraz zapytać ciebie o twoje trudne zachowania, to znaczy, co się dzieje u ciebie w stresie, gdyż wiem, że na twoim wykresie w profilu DISC aż 4 te style są ponad kreską, czyli 4 takie strachy, stresory związane z tymi stylami zachowania się ujawniają. Jakie są te 2 najwyższe? Czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Oczywiście podziel się tylko tym, co uważasz, że no, można się tym podzielić z nami. Okej, to jeżeli chodzi o te moje style w stresie, to ujawniają się, odpalają mi się, odpala mi się najbardziej D, czyli taki styl władczy. I powiem wam taką historię, że kiedyś, jak rozmawiałem ze swoim pracownikiem, to była powiedzmy taka, no, nazwijmy to, że to była rozmowa dyscyplinująca. I w pewnym momencie ja miałem flamaster, rysowałem na tablicy, próbowałem mu wytłumaczyć pewne schematy, pewne rzeczy w pracy i zadałem mu takie pytanie: no to słuchaj, to kto jest twoim przełożonym? On powiedział kompletnie inną osobę niż ja, a ja byłem jego przełożonym. I wtedy tak wkurzyłem, wziąłem ten flamaster, rzuciłem z całej siły w biurko, ten flamaster się odbił i poszybował gdzieś. I wtedy sobie uświadomiłem, kurczę, przegiąłem. To już w zupełności przegiąłem. To było nieodpowiednie zachowanie do tego miejsca i czasu. A jak sobie, Marku, przepraszam, jak sobie z tym radzisz? Zatrzymajmy się na chwileczkę, bo ja tu dopowiem, że właśnie w stresie, w stylu D wzrasta taka chęć kontrolowania ludzi, kontrolowania otoczenia, no bo osoby o stylu D czują się często zaatakowane w sytuacji stresującej, czują, że po prostu warto pójść w taką walkę, a nie we współpracę w pierwszym momencie. I jak sobie radzisz z tym takim, no nie wiem jak to nazwać, studzeniem emocji powiedzmy, czy masz jakieś sposoby, które możesz też podpowiedzieć naszym słuchaczom bądź widzom? Cieszę się, że o to zapytałeś, bo bardzo chętnie chciałbym się z tym podzielić. Między innymi, jeżeli czuję, że taka jest taka sytuacja stresowa albo czuję, że moje emocje już zaczynają się gotować, to wtedy staram się odwrócić tą swoją uwagę na coś przyjemnego, na coś innego. Na przykład dobrze mieć długopis w ręku albo pobawić się nim, poczuć jak z czego on jest zbudowany, zastanowić się, kto go złożył, gdzie go złożył, albo dotknąć ściany. Ja mam na przykład białą ścianę, to znaczy ta ściana już się chyba zaczyna robić taka troszeczkę brudna, bo często dotykam tej ściany, białej ściany i zawsze sobie, jeżeli mam taką sytuację, to dotykam tej ściany i sobie mówię, to jest biała ściana i poczuj, jaką ona ma fakturę i ona jest zimna. Ja dotykam tej zimnej ściany i to jest wtedy ten taki bodziec, ja sobie o tym pomyślę, ja to czuję i na chwilkę wychodzę z tego stylu powiedzmy takiego pojewczego, szybkiego i schodzę na ziemię. I myślę, że w tym warto tutaj jeszcze dodać, że poznałem przez te narzędzie psychometryczne to, że czasami zbyt szybko idę i trzeba też, to jest bardzo ważne, to jeszcze też chciałbym dodać naszym słuchaczom i widzom też, że warto się zatrzymać i spojrzeć za siebie i zobaczyć, czy reszta nadąża. W szczególności w tych stylach, które ja sobie moje prezentuję. Tak, ponieważ to są oba bardzo szybkie style, D oraz I. I rzeczywiście znowu taka fajna dojrzałość twoja się tutaj przejawia, bo czasami osoba, która stoi na czele zespołu przykładowo, biegnie, leci, nie ogląda się za siebie, nie patrząc, czy jej ludzie, tej osoby, za nią nadążają, a ty zyskałeś tą świadomość i rzeczywiście starasz się nad tym pracować. Bardzo się cieszę. A co jeśli chodzi o twój drugi dominujący strach w sytuacji stresującej? Mój drugi dominujący strach to jest lęk przed odrzuceniem i lęk przed krytyką. To wtedy odpala mi się wysokie I, zarówno tak jak I, D, ale to I jest troszeczkę niższe u mnie. Jak odpali mi się I, to wtedy ja najchętniej chciałbym się czasami zapaść pod ziemię. Boję się tej krytyki, jeżeli jestem w sytuacji takiej stresującej. Jeżeli miałbym wyjść na przykład na scenę, coś powiedzieć i ktoś by, nie wiem, rzucił we mnie pomidorem, to bym uciekł stamtąd natychmiast. Więc to jest też taki strach, który gdzieś tam się odpalał, nie? Jeżeli chodzi o I.
A zdarza ci się coś takiego, bo właśnie mnie to zastanawia, pytam często osoby z wysokim stylem i że jesteś gdzieś, czy na imprezie, czy w sytuacji prywatnej, czy może nawet zawodowej, no i po prostu widzisz, że ktoś nie zwraca na ciebie uwagi i chciałbyś przyciągnąć tę uwagę, zaczynasz żartować coraz bardziej. Przypominasz sobie takie sytuacje z przeszłości albo obecnie? No, myślę, że to setki takich sytuacji mógłbym tutaj opowiedzieć. No wtedy na przykład w takich sytuacjach staram się na siebie zwrócić uwagę, zaczynam mówić głośniej albo powiem coś, tak jak powiedziałeś, coś śmiesznego, żeby tylko na siebie zwrócić uwagę, bo właśnie ten styl ma to do siebie, że on lubi być w centrum uwagi, lubi być tym takim koniem pociągowym, tak? To jest czuć taki prestiż i to też jest poniekąd wada, ale jeżeli o niej wiemy, to tą wadę można przekuć w atut. Mm-hmm. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo często mówię o tym, że nasze słabsze strony to są po prostu nadużywane mocne. Czyli jeśli skupiam się na celach, jak w twoim przypadku przy stylu D, no to wszystko w porządku, dopóki nie przegnę, dopóki nie zacznę biec, dopóki nie zacznę zapominać o ludziach wokół mnie i skupiać się wyłącznie na celu, prawda? Albo jeśli chodzi o styl I, no to jeżeli lubimy porozmawiać, lubimy być widoczni, to wszystko w porządku, dopóki nie przegniemy na tyle, że wszyscy wokół nas będą mieć za chwilę dosyć i będziemy po prostu koncentrować na sobie całkowitą uwagę. Pamiętam taką sytuację, gdy podczas sesji zapytałam, co robiłeś, mówiłeś, że byłeś nad morzem, no i z taką dumą pokazałeś mi czapkę kapitana. Czy pamiętasz to? Tak, pamiętam czapkę kapitana, bo ja mam takie wrażenie, tu znowu ujawnia, odpala mi się to moje wysokie I, że lubię być na pierwszym miejscu i czuję się jako kapitan mojego statku. I z tym statkiem to jest tak, że dzięki tym narzędziom psychometrycznym, które zajęliśmy, ja teraz mam kompas i wiem, w którą stronę płynę. To tak mógłbym do tego nawiązać też, ponieważ wcześniej myślę, że to było takie pływanie po morzu i nie wiedziałem, do jakiego portu mam płynąć, tak? W którą stronę zmierzać. A teraz dzięki tym narzędziom to jest tak jak mieć kompas na statku. Mieć, a nie mieć kompas na statku, z mojej perspektywy. To jest mega ważne dla mnie, że ja wiem, znam swoje zachowania, wiem, jak się zachowuję w sytuacjach stresowych i wiem, czego mogę się po sobie spodziewać w różnych sytuacjach, tak? Czy będę na przykład agresywny, czy będę spokojny, czy myślę, że w takiej sytuacji mógłbym się zacząć śmiać albo uciec, bo to też jest jedno z zachowań. Więc to nawiązując do tego kapitana właśnie i tej kapitańskiej czapki. A skoro już zaczęliśmy mówić metaforami, chciałabym poprosić Cię o uczestnictwo w takiej krótkiej zabawie. Otóż wyobraź sobie, że jesteś członkiem zespołu, który ma misję specjalną. I ta misja specjalna to będzie wylot na obcą planetę. Taką planetę jak Ziemia, tylko tam nie ma zamieszka, jeszcze nikt nie mieszka. I Twoim zadaniem jest wnieść do tego zespołu jak najwięcej dobrego, czyli używać w tym zespole swojej supermocy. No i oprócz tego to ty właśnie masz zdecydować, jak ta planeta będzie wyglądać, co się tam będzie działo. Więc pytanie do ciebie, Marku, jakiej supermocy najbardziej będziesz tam używać albo iluś tych supermocy twoich i jak taka wymarzona planeta Markowa by wyglądała? Ja bardzo lubię w ogóle takie pytania, to dziękuję, że mi zadałaś takie pytanie. Więc jeżeli poleciałbym na taką planetę, to przede wszystkim ta planeta nie mogłaby być w naszym Układzie Słonecznym. Musiała być gdzieś dalej, żeby nikt z Ziemi nie mógł przylecieć i mnie skrytykować. Ja zostałbym królem tej planety. Przeprowadziłbym wszyscy powiedziałbym, pracownicy, moi pracownicy na tej planecie, musieliby obowiązkowo wykonać te testy psychometryczne, żeby wiedzieć, do jacy oni są. A przepraszam, mam nadzieję, Marku, że podpiszesz ze mną wyłączność, nie? Jak już będziesz przeprowadzać te wszystkie testy dla wszystkich mieszkańców planety. Oczywiście, Klaudia. Więc po przeprowadzeniu tych testów pogrupowałbym wszystkich do swoich, powiedzmy, zadań, wydelegowałbym pracę, stworzyłbym
liderów grup, później stworzyłbym taką całą strukturę, bo ta struktura jest też szalenie ważna, żeby można było komunikować się od góry do dołu i od dołu do góry i na odwrót cały czas, żeby ta komunikacja była, żeby wszyscy mogli, ci, którzy mogą, delegować pracę dalej i dalej, a to nie znaczy też spychać, bo często jest to mylone delegowanie pracy ze spychologią, a tutaj wtedy jest bardzo ważna właśnie ta asertywność. Też jeżeli już mielibyśmy tam wyłączność, Klaudia, to oczywiście kurs asertywności na pierwszym miejscu byłby wykonany na tej planecie. Nie ma sprawy, naprawdę. Wiesz co, jeszcze kilka kursów tam zrobię. Bardzo mnie ta planeta ciekawi, co tam jeszcze na niej będzie. To myślę, że dużo zieleni, ponieważ ważny jest też spokój, miejsce, żeby moi pracownicy mogli sobie odpocząć. I tutaj jedna z moich wartości też się odpala, żeby ten właśnie spokój wewnętrzny, dążenie do harmonii, żeby oni mogli odpoczywać, żeby mieli czas i na pracę, i na sen, i na odpoczynek. To też jest bardzo ważne, więc dużo zieleni na pewno, jakieś jeziora bym wykopał. Oczywiście nie ja, bo jako osoba, która uwielbia delegować, ja bym tego oczywiście nie robił. Wydelegowałbym tam pracę, może byśmy zbudowali jakieś maszyny, które by to wykopały. Tutaj jest znowu kreator, odpala mi się, że trzeba byłoby coś wymyślić takiego, żeby się nie napracować za dużo, a żeby to maszyna za nas zrobiła, żeby proces automatyzować. I tutaj też wchodzi cyfryzacja, kolejna automatyzacja i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym ci, Klaudia, cały czas opowiadać o tej planecie, bez końca. Marku, bardzo ci dziękuję. Rozmarzyłam się. Zastanawiam się, kiedy ta planeta powstanie. No ja się tam pewnie przeprowadzę od razu. Natomiast kończąc już nasze spotkanie, chciałam też, podsumowując właśnie rozmowę o narzędziu Discord, zapytać cię o jedną taką najważniejszą dla ciebie korzyść praktyczną z tego narzędzia, bo już wspomniałeś też o tym kompasie. Czy jeszcze jest coś takiego, co widzisz jako dużą wartość? Największą wartość, jaką widzę w tym narzędziu DISC, które razem wykonaliśmy, które pomogłaś mi przeanalizować, jest to, że ja widzę, na jakim fundamencie ta moja ściana stoi. I to jest najważniejsze, bo jak wiadomo, podstawą każdego domu, każdej budowli jest fundament. Ten fundament to są właśnie te rzeczy, których nie widać, bo zazwyczaj fundamentów się nie widzi. Mamy krzywą wieżę w Pizie, wracając do tego, byłem tam też na rowerze, to też fundamenty tam zostały osadzone na terenie bagnistym, dlatego ona się zaczęła osuwać, dlatego jest teraz krzywa, tak? Oczywiście naukowcy pracują i zmieniają troszeczkę naturę, ale wracając do twojego pytania, Klaudia, przed wykonaniem tego narzędzia ja czułem się jak dziecko we mgle. Nie wiedziałem, dokąd iść, tak? I dzięki temu, że ja mam te fundamenty, widzę, co jest ważne, nad czym muszę pracować, co jest moją mocną stroną, a co jest moją słabą stroną, nad którą powinienem jeszcze bardziej się skupić, dopracować ją. To jest dla mnie największa wartość, tak? To jest coś niesamowitego, które wyciągnąłem z tego narzędzia. Wspaniale, że też podkreśliłeś to kwestię słabszych stron, bo to nie sztuka ciągle się naprawiać, tylko sztuką jest potrafić zarządzić tymi słabszymi stronami i ciągle o tym mówisz, o delegowaniu takich na przykład zadań, w których nie czujesz się mocny, prawda? Czyli mocno u ciebie też w czasie całej tej naszej rozmowy słychać właśnie chęć takiego skupienia się na tym, w czym jesteś rzeczywiście najmocniejszy. Gratuluję ci tej szczerości, gratuluję ci tego, że było bardzo widać w czasie całej tej naszej rozmowy właśnie ten twój motywator wiedza, że tak bardzo chciałeś nam wszystkim wyjaśnić, na czym polega taka uważność na siebie, uważne obserwowanie w życiu swojego stylu myślenia, stylu zachowania, wartości, motywatorów. Dziękuję ci, Marku, za to bardzo i mam takie jeszcze pytanie, zostańmy w tej sferze metafory, otwórzmy skrzynię skarbów. Mam tutaj na myśli to, że często to ja, prowadząc jakiś swój solo program,
otwieram skrzynię skarbów i pokazuję moim słuchaczom czy widzom takie moje skarbęki, ciekawostki, które gromadzę, czy to w przestrzeni wirtualnej, czy na moich półkach, jakieś książki na przykład. I chciałabym teraz się dowiedzieć od ciebie, czy jest gdzieś u ciebie w twojej skrzyni skarbów coś, czym chciałbyś się z nami dzisiaj podzielić? W mojej skrzyni skarbów, z czym chciałbym się z wami podzielić, jest między innymi twój Facebook, Klaudia, z którego czerpię dużo informacji i tutaj mogę też powiedzieć o tym, że wiele razy zdarzało mi się, że sobie zrobiłem, bo bardzo często na telefonie pracuję i korzystam z telefonu, zrobiłem sobie screenshota twojego zdjęcia, na przykład z tego, które wrzuciłaś, z jakimś opisem, na przykład pamiętam jak dziś, że wrzuciłaś coś takiego, że to było chyba jakieś stare japońskie przysłowie, przypomnij mi, popraw mnie, jeżeli mówię źle, ale to było coś takiego, że jeżeli upadniesz 6 razy, to wstań 7, to powstań 7 razy, czy coś takiego. Ja dokładnie nie pamiętam, ale znam ten cały sens tego, o czym, co chciałaś nam powiedzieć w tym, więc te wszystkie sobie rzeczy zachowuję w screenshotach. Teraz w pracy mam taką wielką tablicę, zamówiłem sobie wielką tablicę korkową i tam sobie mam zamiar to wszystko wydrukować i powiesić te wszystkie takie cytaty, bo to są niby proste zdania jakieś, ale mają taką głęboką moc i jeżeli patrzę się jeszcze na to cały czas, to przemawia. Słowa zmieniają, słowa nas zmieniają i to, o czym myślimy i to, jakich słów też używamy. Czy jeszcze w twojej skrzyni skarbów coś się znajdzie? Pozwolę ci podzielić się jeszcze jednym skarbem. Dziękuję za to, że powiedziałeś o tym, jak dużo czerpiesz też z moich mediów społecznościowych. Tak, jest też między innymi LinkedIn, gdzie można znaleźć bardzo dużo ciekawego takiego, powiedzmy, mięsa, które mnie interesują. Z tego dużo korzystam. Naprawdę ciekawe treści tam można znaleźć. To nie jest Facebook, gdzie są jakieś tam śmieszne filmiki i tak dalej. Bardziej profesjonalne rzeczy są na LinkedIn. Też wszystkich zachęcam, żebyście założyli sobie LinkedIn, bo to jest fajny taki portal, gdzie można do kogoś zagadać. Też ostatnio szukałem informacji na pewien dosyć istotny temat dla mnie i zagadałem bezpośrednio do osoby, która akurat skończyła taką szkołę w Londynie i też fajny kontakt się między nami nawiązał, więc dużo informacji można się pozyskać z tego LinkedIna. I trzecią rzeczą, z którą chciałbym się z wami podzielić, jest film. Niedawno go obejrzałem. To jest Interstellar, to jest międzygalaktyczny film. Ten film bardzo ładnie wyjaśnia teorię względności Alberta Einsteina. I co najbardziej podoba mi się w tym filmie, to, że trzeba przez cały film myśleć, dużo myśleć, bo rozwiązanie tego filmu jest banalne i jest na samym końcu, więc ja bardzo lubię takie filmy, gdzie trzeba dużo myśleć, to główkować, o co chodzi w tym filmie, a na końcu jest takie rozluźnienie, wytłumaczenie wszystkiego i wtedy wszystko jest takie eureka. To było takie proste, to było takie banalne. I też jest dobre zakończenie tego filmu. Lubię filmy z dobrym zakończeniem. Właśnie, mówiąc o dobrym zakończeniu, jeszcze raz chciałabym ci podziękować za to wszystko, o czym dzisiaj nam powiedziałeś, za to, że podzieliłeś się swoją historią, za to, że być może zainspirowałeś wielu z naszych słuchaczy czy też widzów. I na koniec, czy chciałbyś coś powiedzieć naszym obserwatorom? Tak, chciałbym was wszystkich zachęcić do tego, żebyście skorzystali z tego narzędzia psychometrycznego i współpracowali z Klaudią, ponieważ dzięki temu naprawdę możecie wyjść ze swojej strefy komfortu. Ja tak zrobiłem, to było coś niesamowitego. Po tych wszystkich testach, po tych psychometrycznych, po tych wszystkich naszych badaniach, mógłbym powiedzieć, że mam wrażenie, że została napisana praca magisterska, jak nie doktorat, na mój temat, bo tyle materiału przerobiliśmy na mój temat, na temat moich zachowań, sytuacji stresujących i tak dalej. Jest to niesamowicie wartościowe i to, co chciałbym wam powiedzieć, to naprawdę serdecznie wam polecam. Jeżeli czujecie się w momencie, może jesteście w takim momencie w życiu, że nie wiecie, gdzie iść, czujecie się niepewni, macie jakieś dylematy życiowe,
to naprawdę pomaga. Między innymi dzięki temu, że współpracowałem z Klaudią, podjąłem szereg ważnych decyzji. Odkryłem w sobie właśnie tę osobę kreatywną i jeszcze bardziej kładłem na to nacisk, między innymi pisząc maila bezpośrednio do prezesa dużej firmy produkcyjnej w Polsce, tak? I to jest coś niesamowitego, jeszcze raz serdecznie polecam. Marku, taką mi teraz laurkę wystawiłeś, że aż się czuję, że chyba się rumienię. Jakby nie mój makijaż, to nie wiem, jakbym wyglądała. Natomiast też chciałam ci dać taką informację zwrotną, że tak pięknie, kwieciście mówisz, że to twoje i, czyli werbalny bardzo styl, było tak teraz widać. Osoby o stylu i używają mnóstwa metafor. Jeszcze ten twój wizjoner tam z tyłu. Cudownie się ciebie słuchało. Dziękuję ci jeszcze raz za wszystko i widzimy się w przestrzeni wirtualnej bądź na żywo. Dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, że nasza rozmowa sprowokowała cię do refleksji i zastanowienia się także nad twoimi supermocami i tym, w jaki sposób przejawiają się one w twoim życiu. Jeśli już skorzystałaś bądź skorzystałeś z narzędzia Disc4D, historie moich gości pomogą ci jeszcze lepiej zrozumieć poszczególne style zachowania i myślenia, wartości oraz motywatory i ich wpływ na nasze decyzje życiowe i zawodowe. Jeśli chcesz wyruszyć w podróż i odkryć swoje wartości i mocne strony oraz poznać swój profil Disc4D, serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do tegorocznej wiosennej edycji programu Bohater. Edycja ta startuje pod koniec marca. Wszelkie szczegóły znajdziesz na stronie www.jakodkryćmocnestrony.pl/bohater i w ramach tego programu wykonasz właśnie badanie Disc4D, otrzymasz 34-stronicowy raport, nagrane kursy omawiające szczegółowo ten raport i spotkania ze mną na żywo w czasie takich różnych grupowych sesji, podczas których odpowiadam na wszelkie pytania i wątpliwości oraz analizuję wybrane profile. Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz skorzystać z badania Disc4D dla siebie lub twojego zespołu w innej formie, proszę napisz do mnie maila. Mój adres mailowy znajdziesz oczywiście na stronie internetowej claudiakalazna.com. Spotkajmy się i porozmawiajmy. A spośród osób, które zostawią wartościowy komentarz pod podcastem w aplikacji, która na to pozwala, na przykład w Apple Podcasts, na temat tego, co dają ci moje audycje, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie Disc4D i indywidualną konsultację. Napisz do mnie koniecznie maila z treścią twojego komentarza. Możesz też wysłać zrzut ekranu, abym wiedziała, że to ty jesteś jego autorką bądź autorem. Do usłyszenia w kolejnym programie.